Cieszyński ratusz w ubiegłym tygodniu rozstrzygnął drugi przetarg na modernizację stadionu miejskiego przy Alei Jana Łyska. Wygrało go to samo przedsiębiorstwo z Dąbrowy Górniczej, które zrezygnowało z realizacji zadania po ogłoszonym w październiku poprzednim przetargu. Decyzję tłumaczyło m.in. wzrostem cen materiałów budowlanych. Nowa oferta, przedstawiona przez spółkę, była wyższa o ponad 1 200 000 zł. Skąd miasto weźmie pieniądze na te inwestycje? O tym mówiła dzisiaj burmistrz Gabriela Staszkiewicz. Znaczy, zewnętrznych środków jest tylko 2 miliony. Musieliśmy dołożyć z budżetu miasta, przesunąć środki na modernizację stadionu. I nie ma ryzyka, że ta firma zrezygnowała wtedy, to teraz też zrezygnuje przez... Ja myślę, że ryzyko jest zawsze. Mamy takie doświadczenie, że rzeczywiście firmy... To, ogromny problem, który mamy, to jest wyłonienie drukarni, która ma nam drukować wiadomości ratuszowe. W tej chwili jest taki problem z rynkiem właśnie drukarskim, że jest nam trudno rzeczywiście zapewnić to, żeby wiadomości ratuszowe były wydawane na odpowiedniej formie papieru i tak dalej, bo to jest chyba największy problem. Do tematu odniosła się też Katarzyna Koczwara, rzeczniczka prasowa burmistrz miasta Cieszyna. Problem z dostępnością materiałów, cenami materiałów, i to nie jest jakby problem, co dotyczy tylko stadionu. Bo też widzimy, i tego przykładem jest chociażby właśnie przetarg na remont wieży ratuszowej, że byli potencjalni wykonawcy, zrobili wizję lokalną, natomiast już do przetargu nie wystartowali. Słyszymy, że problem jest gwarancja też cen i tego, czy na pewno w tej cenie, którą deklarują, będą w stanie to zrobić. Dla portalu OX.pl redaktor Krzysztof Rajowski.